Marzenia. Każdy je ma. Przeważnie czekają na naszą odwagę, ale i na szansę. Gdy nadchodzi, niektórzy po nią sięgają. Euroszansa dla Lubelszczyzny. Jesteśmy w Celejowie, w moim miejscu wyborze na życie, które jest zachwycające dla mnie, dla mojej rodziny, no i przede wszystkim dla naszych gości. Pojawiły się możliwości dostania dotacji. Wymyśliliśmy, że stworzymy najpiękniejsze salikarium, jakie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Zebrała się rodzinka. Co możemy zrobić? Pobudujemy altankę dla turystów i zrobimy owocowy przystanek. Spełniają się marzenia. To właśnie tu nasze stowarzyszenie zaplanowało zrealizować taki ogród i przyszedł na to czas, jak powstały fundusze szwajcarskie. Przetwory z płatków róży były robione w naszej rodzinie od dawna. To jakby zostało odkryte na nowo. Założyliśmy plantację, aby pozyskiwać własny surowiec, żeby go przetwarzać. Pisałem wnioski, żona rozplanowywała to architektonicznie. Wspomagałem całą rodzinę, wymyśliliśmy miniatury, zaplanowaliśmy labirynty. Powstało wiele cennych inicjatyw w dziedzinie turystyki, ale nie tylko. I do obejrzenia efektów tego programu zapraszamy na Ziemię Puławską. Efekty programu pozytywnie zaskoczyły nawet samych beneficjentów. Wydawałoby się, byli, zobaczyli, więc wybiorą inne miejsce przyszłych swoich wycieczek, a okazuje się, że wracają. W przyszłym roku musimy już ogród rozbudować, żeby większą ilość dzieci pomieścić. Teraz asortyment się już tak powiększył, że mamy bodajże 9 albo 10 produktów już. Są po prostu rozchwytywane. Siła jest we współpracy. To stara prawda, którą jeszcze raz potwierdzili wszyscy uczestnicy programu Euroszansa dla Lubelszczyzny. W tę turystykę weszły zupełnie nowe podmioty, taka pewna świeża krew. Pokazujemy, że jesteśmy otwarci i na turystów, i na samych siebie również. Staramy się wzajemnie poznać swoje atuty, żeby poznać w ogóle ten nasz potencjał, a ten potencjał jest olbrzymi, proszę mi uwierzyć. Liderem programu Euroszansa dla Lubelszczyzny był powiat puławski, a partnerami lokalna grupa działania Zielony Pierścień, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy z Lublina. W latach 2011-2016 w ramach programu zostały zrealizowane 143 projekty o wartości około 10 milionów złotych.